Cześć, tu ja Wojtek Pietraszek i mój kanał Rock Day, czyli ja Wojtek Pietraszek Rock Day. Tym razem zabieramy się za akord durowy, pierwszy durowy jaki będę robić, czyli durowy to jest generalnie bardziej taki wesoły. Akord A-dur po prostu, A. Pisany wszędzie, w Stanach czy w Polsce, pisany z dużej litery. Duża litera oznacza akord A. Dobra, podstawowa wersja to jest zapisu, podstawowa wersja. To będzie, o ja to od razu rozmarzę, to będzie ta tabelka, szósta struna E6, czyli najgrubsza tutaj, najcieńsza E1 tu, o ja może tu poprawię, że akord A, nie wiem czy to będzie już teraz widać, widać, dobrze, zrobiliście. Tutaj jeszcze piszemy krateczki, może troszeczkę przesadziłem. Dobra, teraz akord A, najgrubsza struna jest niegrana, czyli X kładziemy. Stawiamy. Później jest tak, tu jest pusta struna, tu jest na drugim i pusta. No naturalnie pierwszy próg, drugi próg. Teraz dźwięk toniczny dla tego akordu będzie tu, czyli na piątej strunie A, no dźwięk A, więc właściwie on jest najniższym dźwiękiem, jaki tutaj łapiemy w tej wersji oczywiście chwytowej, jak to można ująć. No gdzie jeszcze jest dźwięk A? Dźwięk... O kurde! Dźwięk A jest też tutaj. Czyli tu mamy, w tej wersji mamy dwa dźwięki A, które łapiemy. Ten jest niższy oktawę od tego, prawda? Czyli no, powtórzenie. I teraz zapis jeszcze ten standardowy, który ja tutaj robiłem. Czyli będzie X, czyli pusta struna. Zerowy próg. Drugi. Zerowy, o, pusty. Czyli to jest po prostu ta nasza wersja, druga wersja zapisu, którą ja zawsze stosuję. Zabierz mi się za zagranie. Tutaj, jeśli chodzi o chwytanie, czyli nasze małe, słodkie paluszki. Kciuk oczywiście jest z tyłu i teraz mamy, jak widzieliście, były trzy dźwięki do zagrania, a mamy cztery palce. I tutaj mamy dwie wersje. No, jedna wersja to jest taka, że pokazuję tak. Tej pustej szóstej struny nie gramy, czyli ona w ogóle nie bierzemy jej pod uwagę. Piątą strunę A, zero. No i tutaj drugi próg, czyli tak, pierwsza wersja łapania to jest pierwszym palcem tutaj na drugim progu. Drugim palcem na drugim progu strunę G, trzecią. Trzecim palcem na drugim progu strunę drugą. No i najcieńszą strunę pustą. Tak to wygląda. Wszyscy widzą. Zarąbiście. Druga wersja tego łapania to jest po prostu, że przesuwam to wszystko i ten palec tutaj nam zostaje luźny. Czyli po prostu drugi palec, trzeci palec, czwarty palec. Wiem, że tu się ruszają nie te co trzeba, ale widzicie o co chodzi. I ten palec oczywiście później jest nam przydatny do robienia poprzeczki w akordach barowych, więc najlepiej się nauczyć w ten sposób łapać. Według mnie druga jeszcze jest opcja i zaleta tego akurat tej wersji łapania, że po prostu te trzy palce są mniejsze niż te trzy palce pierwsze i łatwiej im się wcisnąć na progi. A wiecie z tego, że naciskamy progi, znaczy dźwięki naciskamy najlepiej jak najbliżej progu, a nie gdzieś tutaj, no jak najbliżej. Więc jeśli mamy tymi palcami, to tu już ciężko nam jest wykrzywić, bo po prostu blokuje, tu już nam blokuje się ręka. A jeśli mamy tak, to troszeczkę już można te palce ustawić i bardziej zmodyfikować, przesunąć. O. I po prostu teraz uderzamy. Jeszcze jest kwestia tej struny najgrubszej. Jeśli sobie chcemy robić zamach porządny, to ja sobie dodatkowo tak robię, że wyciągam ten kciuk i po prostu dotykam tą strunę. To inne się wzbudzają, ale tego dźwięku nie ma, czyli po prostu... Mogę uderzać wszystkie, ewentualnie zabrać kciuk i uderzać po prostu struny troszeczkę niżej.
poprzez tuna i tak zawsze się też dodatkowo wzbudza, nawet jak uderzy. Ona i tak się wzbudziła, mimo że nie trafiłem jej. Słyszycie? Więc niektórzy mogą powiedzieć, że wywalanie kciuka tutaj, oczywiście nie mówię o takim wywalaniu, tylko o lekkim dotknięciu, że jest niepoprawne. Niektórzy akurat to może traktują jakoś jako niepoprawność. Według mnie to jest jak najbardziej uzasadnione, żeby po prostu móc złapać, żeby ta struna po prostu się nie wzbudzała, nawet dodatkowo wskutek rezonansu, prawda? Czyli nawet jeśli sobie trafiamy odpowiednio palcami. Róbcie tak, jak jest wam wygodniej, jednak pamiętajcie, że im bardziej wywalamy kciuk, tym trudniej nam tutaj się ustawia te palce, więc właściwie najlepiej chodzi o to, żeby tylko dotknąć lekko tą strunkę. I jest ok. Papatki, zapraszam na następne filmy, oglądajcie.